kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy otwierać Piki Pop Surprise i ja będę miała akurat takiego niebieskiego Jumbo, ma chyba na imię. No tak, Jumbo. I tutaj podobne jest to do Lore Surprise, bo też ma tu taki smaczek. Tak on wygląda, jest on bardzo duży. W porównaniu do innych, to inne są gdzieś chyba takie. Okej, ale zabieram się do otwierania. Jest super. Fajny lizak niespodzianka, tak wygląda. Jest w kolorze różowym i jeszcze tutaj kawałek jest tego. Zabezpieczone. Okej, może teraz otworzę kulę. O, otworzyło się. Wow! Borówkami pachnie. Wadą cukrową. Pachnie tą wadą cukrową o smaku borówek. Jeszcze tutaj jest tak zabezpieczone. Wow, patrzcie jakie ma duże uszy. A tu jeszcze coś jest. Taki, nie wiem, jakiś mały liścik. W takiej kopercie i z tyłu jest napisane Piki Pops i tu jest takie serduszko i tu się chyba otwiera. O i mój akurat, tak jak mówiłam, pachnie o zapachu borówek. Tu akurat piszę po niemiecku, więc nie mogę tego odczytać. Okej, teraz to schowam. Tu jest takie tajemne jakby schowek, w którym są niespodzianki. O, i małe wejście. Już drzwi wyciągłam. I chyba tyle. Najpierw może to otworzę. Albo i nie, bo nożyczek nie wziąłam. Idę po nożyczki. Okej, mam już nożyczki. Oj, chyba mam kłaki jego. I otwieram pierwszą saszeczkę. I jest to taki dwukolorowy, tak jakby Jumbo, czy Jumbo, nie wiem jak to się czyta. To jest taki wisiorek, który chyba przeciąłam. A to się zwiąże. I teraz kolejna. Tak, przeciąłam. I tym razem już nie przeciąłam. Jest to mały Jumbo. Mam miniaturkę, mogę z nim chodzić do szkoły. Fajna kryjówka. Z odległości czuję, jak on pachnie. Nie wiem jak wam. Jumbo mi się bardzo podoba. Jest trochę taki jak Squishy. Jest bardzo puszysty, co mi sprawia apetyt, żebym go zjeść, ale oczywiście to jest misiek. Można go jeszcze wsadzić. No,
przynajmniej ma domek. Okej, ja już będę się z wami żegnać. To znaczy, my będziemy się już z wami żegnać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!